Cześć ludziska, z tej strony Maksim, witam was w 15 minutówce poświęconej grze The Last of Us. Gry od ludzi z Naughty Dog, także wiecie czego się spodziewać, a ci którzy nie wiedzą, to mogę powiedzieć ze swojej strony, że naprawdę jest to ekipa ludzi, którzy potrafią wykrzesać z konsoli naprawdę niezłe cuda. Mniej więcej każdy powinien już grać do tego czasu w Uncharted, chyba że jesteście nowymi posiadaczami konsoli. Także wiecie, jeżeli chodzi o techniczne podejście do gier, co potrafią zrobić z konsolą PlayStation 3. Także cieszę się, że ten tytuł też padł dzięki uprzejmości Artura w moje ręce do testów. Ja sobie zacząłem już tutaj troszkę grać, troszkę fabułę mam za sobą, ale czy tak pokażę wam od początku jak to wygląda, bo bardzo podoba mi się samo wprowadzenie. Dobra, niech będzie, że sobie tutaj ten zapis zniszczymy na poczet nowego, żebyście właśnie razem ze mną tutaj wsiąkli w ten klimat, który leje się z tej gry strumieniami. W międzyczasie, jak się to tutaj doczytuje, bo dość troszkę się doczytuje, mam czas, żeby sobie pogadać. Gra jest w pełnej polskiej wersji językowej, czyli mamy tutaj dubbing, mamy tutaj podłożone głosy. Oczywiście jest też funkcja napisów, co bardzo na pewno niektórym przypadnie do gustu. Oczywiście gra jest od 18 roku życia, dlatego że, co mi się podoba, jak już jesteśmy przy tej wersji językowej, że nie jest ona ugrzeczniona jak w niesławnym Killzone dwójce, gdzie tam wszelkie przekleństwa były zastąpione, cholera i w ogóle. Tutaj klną też jak szewce, mamy tutaj wulgarny język, mamy tutaj przemoc. Gra na pewno nie jest do małych dzieci. Gra jest naprawdę dość dobrym tytułem. Jest to duży nacisk nałożony na oczywiście kampanię singlową. Na singla ogólnie. Mamy tutaj też tryb sieciowy, którego nie grałem, więc nie będę się o nim wypowiadał. Gra hula w rozdzielczości 720p. Co tu jeszcze mogę dopowiedzieć? No to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie podstawy. Jak widzicie, trochę nam się to tutaj wczytuje. Widać, że podejście do tej gry po samym wprowadzeniu, zobaczycie, jest typowo jakieś tam emocjonalne. Nasuwa się tutaj też dużo, nie tyle podobieństw. Mi akurat, no, powiedzmy, że narzuciło mi się to troszkę z Heavy Rainem połączonym z Uncharted. Ale ja lubię takie właśnie typowo podejście filmowe do gier. Specjalnie zobaczymy, czy mi tutaj akurat YouTube nie publikuje tego filmiku z racji właśnie tych demek, które na pewno już zostały wrzucone przez kogoś. To nasz zleceniodawca zleca, to jasne, ale nie mogę stracić tej roboty. Ja może tutaj ten pierwszy filmik sobie pominę i pokażę wam ten drugi, który wprowadza do samej gry. Troszkę pomilczę czasami, żebyście po prostu wciągnęli się w ten klimat. Która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? Okej, okay, i zaczynamy gameplay. Dość ograniczony tutaj na razie na początku. Laseczka sobie tutaj komentuje. Oczywiście rodem właśnie z Heavy Raina. Przypomina mi się właśnie Heavy Rain, dlatego że tutaj też śmigamy sobie tak gdzieś na początku po domu. Mamy jakieś tam ograniczone możliwości przyjrzenia się czemuś. Czyli coś, co jest warte uwagi, jest od razu podświetlone. Czasami, jak widzicie, to są to troszkę za długie przestoje. W tym czasie konsola doczytuje. Dlatego to też tak niejednokrotnie, nienaturalnie wychodzi, ale czy tak, jeżeli chodzi o stronę techniczną, jestem zachwycony tą grą. Śmigamy dalej. Tato? Zobaczmy, co się dzieje. Ja nie będę wam tutaj zbyt dużo gadał. Szukamy taty. Ok, jak widzicie, coś się dzieje. Jakąś mamy według gazety niesamowitą infekcję. Tatusiu? Dobra, tu coś się świeci, także coś tutaj na pewno się będzie działo. Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przedkrętą. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i bez względu na zaistniałą
No i to tyle z wiadomości. O, coś się tutaj dzieje, coś wybuchło w mieście. Tato? Czasem gra potrafi delikatnie chrupnąć, ale kompletnie nie przeszkadza to w gameplayu. W niektórych lokacjach, gdzie jest dużo gry świateł. Okej. Bardzo mi się podoba ta szczegółowość pomieszczeń, ale do tego już, i ogólnie otoczenia, do tego już nas Naughty Dog niejednokrotnie przyzwyczaił. Zobaczmy karteczkę. Gdzie on jest? No, ktoś coś chyba pieskowi zrobił, bo przestał ujadać. Gdzie byłeś? Sara, nic ci nie jest? Tak. Chodził tu ktoś? Niby dlaczego? Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? To kobarowie. Coś jest z nim nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Wiesła. Ciebie! Tato! Skarbie, chodź, chodź tam! Także jak widzicie, dubbing poprawnie, naprawdę fajnie, fajnie też wykonany. Ja wiem, że znajdą się i zwolennicy, i przeciwnicy. Ale ja się cieszę, że więcej polskich wersji wychodzi na naszą konsolę. W końcu o to kiedyś walczyliśmy, żeby, że w końcu nie jesteśmy krajem trzeciego świata. Że nam też się należy nasza wersja językowa, ale to będzie wywód na inny filmik. Teraz jesteśmy obserwatorem i fajnie nawet, że jak się rozglądamy po samochodzie, co, po tym co się dzieje, bo to jest oczywiście wszystko skryptowane teraz. To co mi się podoba, że nie jest to tylko takie bierne oglądanie się głową, tak jak mieliśmy to w wielu tytułach. Tylko nawet Naughty Dog zadbało o takie szczegóły typu, nie wiem, przyglądamy się jednej szybie, jak widzicie ta laseczka, my jakby kierujemy jej głową, a ona się przesuwa w tym samochodzie na odpowiednią stronę. Okej, zasuwamy samochodzikiem. Oczywiście możemy sobie też przybliżyć troszkę ekran. Tu się ktoś rozpierniczył. No coś się pali. Chata wuja Toma. Ma to swój naprawdę porządny klimat i potrafi ten tytuł wciągnąć ludzi, żeby zobaczyć, co będzie się działo dalej. Zostawiliśmy tutaj jakąś rodzinkę. Troszkę czasami szwankuje jakby odległość od punktu, jeżeli chodzi o dźwięki. Niejednokrotnie oni tu za cicho mówią, czasami trzeba się wsłuchiwać. Może powinniśmy się cofnąć. To jest kurwa, dawaj!
Jak widzicie, ktoś go tu już ostro molestuje. Okej, w długą. Spierniczamy. Okej, zasuwamy do przodu. Ja wiem, że tutaj nie ma zbyt dużo gameplayu w tym pierwszym filmiku, ale postaram się to nadrobić w drugiej części tego filmiku. Pokażę wam już gdzieś troszkę dalej, jak wygląda gameplay. Tutaj celowo, tak jak mówiłem, chcę nawiązać do tej historii, która wciąga jak bagno. Powiem szczerze, że moja kobieta, jak obejrzała tę grę na początku, zaczęła troszkę narzekać, że temat trochę już przejedzony, typu wszelkie jakieś infekcje itp. itd. i jakieś tam, nie wiem, czy zombiki, czy cokolwiek, bo mieliśmy już tego dość trochę. Czy choćby w ostatnim filmie z Bradem Copita, World Wide Z. Także temat jest dość ostro wałkowany od dłuższego czasu, więc niektóry może się przejeść, ale czy tak, mnie akurat przypadł do gustu. Jak widzicie, dużo się dzieje, dużo mamy efektów. Tutaj coś się pali, tam gdzieś coś się rozwala. Oczywiście tutaj też jest dużo skryptów, które potęgują ten klimat filmowy. Ale czy tak, mnie akurat tu się to podoba. Jeżeli chodzi o stronę graficzną, animacyjną, jak widzicie, nie można temu tytułowi nic zarzucić. Jak zawsze Naughty Dog daje radę. Tym bardziej podoba mi się też gameplay, który tutaj jest, ale zobaczycie go troszkę później w drugiej części filmiku. Bo jest on też dość złożony i dość ciekawie zrobiony. W tej chwili akurat po tym filmiku może wam się wydawać, że jest to gra typu Heavy Rain. Znaczy typu Heavy Rain, najeżona scenkami kute, ale nie, bardzo fajnie tutaj to zbalansowali, że jest właśnie czas na takie typowe wstawki, które gdzieś tam przerywane są przyciśnięciem jakiegoś klawisza do normalnego gameplayu, w którym musimy gdzieś tam się przemykać skillowo. Dobra, musimy spierniczać. Tutaj gościa już papusiają. Nam oczywiście musieli podświetlić te wyjście, żebyśmy czasem się nie zgubili. No ale to już taka dla starych wyjadaczy, że tak powiem, są rzeczy, które od razu rzucają się w oczy i czasami drażnią. Widzicie, goni nas ziomek. Nie możemy za bardzo przystanąć, bo nas pieprzy. Proszę nie. O nie. Sara? Przesunąć się.
Proszę! Nie wskaż, nie wiem! No i może przerwę tę chwilę ciszy. Jak widzicie, tak wygląda wstęp do tej gry. Historia, moim zdaniem, do tego momentu, do którego zobaczyłem, jest mocną stroną tego tytułu. Widzimy się już w następnej części dotyczącej tego tytułu, gdzie będziemy się tutaj przyglądać typowo gameplayowi. Jak widzicie, jest grubo. Tytuł jest naprawdę godny polecenia. Oczywiście zachęcam do drugiej części, gdzie będą typowo techniczne rzeczy związane z samym gameplayem. W tym filmiku była przedstawiona historia, dlatego sorki za mniej gadania, więcej filmików. Żegnam się, widzimy się w kolejnym filmiku, hej!